czyli tutaj jest takie miejsce, gdzie możemy ręką tak naprawdę dotknąć kamienie z taką historią. Drugą sprawą, dlaczego jest dla mnie wyjątkowo, dlatego że całą de facto urodziłem się tutaj, całe życie do 25 roku życia tutaj mieszkałem w tej kamienicy, łącznie z licznymi sąsiadami i w całości jestem tak bardzo duchowo związany z tym miejscem i dlatego z takim zapałem dokonywałem tego remontu, nie patrząc na liczne kłopoty, które były. Materiały były produkowane w Polsce, to tu w tych ścianach można było znaleźć, bo ten budynek był spalony, zburzony, parę razy przerabiany. Na klatce schodowej Państwu pokażę, jak schody kiedyś wyglądało. I jak żeśmy tymki skuli, to po prostu miejscami odkrywaliśmy mury naturalne, pierwotne z cegły czerwonej. A w związku z tym wpadłem na pomysł i tutaj z inwestorem żeśmy porozmawiali, że pokażemy te ceglane elementy oryginalne i zrobimy z tego obrazy. I to tutaj w paru pokojach, to gdzie one nam się te cegły pokazały, to zrobiliśmy takie obrazy, ale to jest naturalna cegła, taka, która w tym budynku. Tak jest. Następnego. Drugiego boku byśmy widzieli na uczuciu. Każdy kiedyś marzył, żeby dobry chlebek robić. No. Jak przygotujecie dobry materiał, to te bułeczki z serkiem na koniec dostaniecie na pewno od gospodarza. Za 20-25 minut będą go. Czyli tutaj klient dostaje taką od tych Jeżeli ktoś się interesuje konserwacją zabytków,